Witajcie, bracia i siostry. Nie będę nic powtarzał tego, co się nie nagrało. <śledzisz> Siedzę tu w gościach u brata Pawła. Dobrze. Już się nagrywa. Może nie za głośno. <śledzisz> tak, powtórzę się, bo tamtego nie słyszeliście, bo nie mieliście prawa, bo się nie nagrało. Dowiedziałem się dzisiaj, przychodzę do Was z innym tematem. Dowiedziałem się dzisiaj, że na CV nie umieszcza się daty urodzin, ponieważ są to dane wrażliwe. I chciałbym powiedzieć Wam kilka zdań, może w parę minut, o danych wrażliwych. Że takie dane jak data urodzenia to taka y, powinna sprawiać w nas pewną wrażliwość, czyli skłonność do nie tak jak w świecie, kiedy um, kiedy ludzie świętują nie wiadomo co gloryfikacje, to wiecie, każdy wie z czego wynika y, świętowanie urodzin, to było od Cezara że, że y, było jeden dzień Boga słońce, czyli Cezara i wtedy y, świętowano tegoż Cezara. Potem zaczęło to się propagować, gdzieś tam ogólnie liczono jakieś wiosny, ile wiosen, ile lat. Natomiast generalnie nie wiem, czy ktoś gdzieś spisywał którego dnia, którego roku, nic nie spisywano, wielu ludzi nie potrafiło pisać, czytać, nie było takich rejestrów ludzi, więc do dzisiaj się znajduje się ludzi gdzieś po różnych krajach, gdzie tak naprawdę nie wiedzą ile ktoś ma lat, dlatego że nie było dowodów osobistych 100 lat temu, pogubione, pirazy drzwi, jakieś daty, więc technicznie to się kupy nie trzyma. Niedawno jeszcze ludzie bardziej żyli życiem niż tymi datami. Więc weszła taka kultura, jak gloryfikacja człowieka, humanizm i świętowanie dat <laughs> urodzin, kalendarze pełne imienin, że fajnie jest coś poświętować. Natomiast my, jako chrześcijanie, jako należący do pana Jezusa. Jeśli narodziliśmy się w nowej sferze, w sferze ducha, to powinniśmy w niej pielgrzymować i możemy świętować takie coś jak narodzenie nasze z ducha, czyli chodzimy w tym świętowaniu, w uczczeniu tej, tej, tego wydarzenia, i to jest chodzenie w duchu. To jest chodzenie w uczczeniu tego właśnie, że narodziliśmy się. Dwa, jeśli chodzi o nasze narodziny na Ziemi. No to one zostały docenione właśnie kiedy poznaliśmy Pana, więc to jest kolejny raz potwierdzenie, to świętowanie, że sens naszego życia został nadany dopiero, kiedy poznaliśmy Pana. Więc znowuż, <laughs> cielesne, jest napisane, co się narodziło z ciała ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Więc jest napisane gdzieś w listach, że najpierw to, co cielesne jest zrodzone, a potem to, co jest duchowe, najpierw jest ta forma nasza zewnętrzna, a potem jest wewnętrzna, więc chwała Bogu za naszych rodziców, za ten ciąg wydarzeń, za to, że się zrodziliśmy, że Pan widział to. A dlaczego widział nas w łonie jeszcze, kiedy zanim się narodziliśmy? Dlatego, że przewidział wszystko przewidział wszystko, każdy ruch, każdą możliwość i miał tego świadomość w tym sensie. Więc widział nas. To jest Bóg, który wszystko wie, który wszystko widzi. Dlatego On, takiego mamy Boga, który widział nas biegających za piłką, bawiących się, się dziewczynki lalkami, szukających sensu życia, i Bóg taki właśnie wszystko to obserwował i nam towarzyszył. Więc taki to ma sens. Natomiast wiemy, że w świecie sobie tak ludzie świętują różne rzeczy. Natomiast kiedy my widzimy ten sens, no to co? To wtedy. Do rodziców w dniu urodzin chrześcijanin powinien po pierwsze dziękować rodzicom. Powinna być impreza czy jakieś zgromadzenie wokół rodziców, że oni wydali na świat kogoś, podczas gdy teraz świętuje się to, że ktoś się urodził sam w sobie. <laughs> Dlatego gdzieś tam Zak tak samo powtórzył, gdzieś tam chyba, żeby kartkę doceniającą wysłać czy tam teściom, czy rodzicom jakkolwiek. Właśnie to jest to, żeby zrozumieć ten ciąg wydarzeń, że, że to nie myśmy sami przyszli na świat, tylko zostaliśmy wydani przez naszych rodziców. Więc yy, chwała Bogu za, za stworzenie, a chwała rodzicom za zrodzenie. Więc możemy oddawać tą cześć rodzicom. Tak też jest napisane, żeby czcić ojca swego i matkę swoją, czyli docenić. To, to jest chyba czwarte, bodajże tam nie wiadomo jaka kolei przykazań, ale docenić to, że zrodziliśmy się, że Twoje jest, testwo, że to, że możesz Boga wołać, to, że możesz zwracać się do Boga, to powinieneś podziękować Matce i Ojcu, dopóki żyją, doceniać to. I to jest droga Chrześcijanina, to jest właśnie zawarte w dziesięciu przykazaniach. Cały duchowy przekaz zakonu, tego pragnienia Bożego. Także jeśli chodzi o wrażliwe dane, to niech będą dla nas wrażliwe, żebyśmy chodzili z taką wrażliwością, że po coś żyjemy, że skoro już poznaliśmy Pana, że doceniamy te narodziny cielesne, potem duchowe, a czy musimy robić imprezy i się spotykać? Jeśli będziemy głosić Pana Jezusa, mówić o Bogu, o naszych rodzicach, pokazywać tą miłość. Można się spotkać. Każdy pretekst do chwalenia Pana jest dobry. Więc y, tutaj tylko zależy, czy właśnie nasycamy te wszystkie sytuacje y, tym wejrzeniem, czy jesteśmy jednak podobnie do świata. Właśnie o to chodzi. Czy po prostu z, y, widzimy tylko tą osobę urodzoną, czy też tych rodziców, nie? Właśnie, żeby zachować ten ciąg. nie? Że cieszymy się, chwała panu, chwała panu za zrodzenie, za, za stworzenie, za zrodzenie, za ten ciąg, cieszymy się z, czyjegoś, z czyjejś obecności, ale teraz czy cieszymy się z mamy tylko w Dniu mamy, czy cieszymy się z ojca tylko w Dniu Ojca, czy świat właśnie tak nie robi, czy cieszymy się z braci tylko wtedy, kiedy coś dobrego nam robią, czy cieszymy się, że są, kiedy coś złego robią, czy z sióstr, prawda? To jest właśnie takie, takie spojrzenie, nie? I Pan mówi nam, że żeby pozdrawiać obcych, nie tylko tych, których się zna. Właśnie, to są całkiem inne standardy Bożego Królestwa. Dlatego fajnie jest tak porozważać sobie takie różne rzeczy. I nie chodzi tylko o takie zwykłe jakieś tam spojrzenie, czy wiedzą o jakimś Cezarze, Słońcu, jak to świadkowie tam właśnie gdzieś tam trąbią i robią z tego jakieś straszne, jakby niby przekleństwo. Nie, tam każdy niech sobie robi, jak uważa, natomiast fajnie jest tak wejrzeć w ten sens duchowy, nie? bo musimy się oddzielać od świata z jednej strony i nie upodabniać, więc to jest właśnie Warte przemyślenia yy, i pogłębienia tego sensu, bo wtedy, kiedy się zbliżamy właśnie do Pana w tych rozważaniach, to myślę, że rośnie właśnie taka chwała dla Pana, wdzięczność, dziękczynienie. No to nie jest mała rzecz, kiedy nasze serce ten poziom w, pod, wzrasta, rośnie, tej wdzięczności utrwala się, to ta świadomość, że. Cóż tam jeden dzień, że co on, w czym, czym ten dzień jeden szczególny różni się, że wtedy mamy być milsi dla rodziców, czy dla tego solenizanta, <laughs> czy nie na każdy dzień. <laughs> Dlatego Pan nas odzyskuje właśnie, bo Pan jest Duchem, On jest wieczny i u Niego nie ma dni, u Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat, jak tysiąc lat, więc nikt nie żyje teraz tysiąc lat, więc dla nas tysiąc lat jest nieogarnięte, jest ponad nasze życie. Dlatego to jest poza zakres naszego życia. Najstarszy człowiek żył prawdopodobnie z tego co pamiętam 990 czy 60 parę lat, nie pamiętam. Więc nawet nie tysiąc lat. Więc jeden dzień jak tysiąc lat oznacza, że nie jeden do tysiąca, tylko chodzi o to, że jeden dzień jak to, że nigdy nie dożyjesz tysiąca, że to jest poza Twój zasięg, to jest właśnie jeden dzień u Pana. A my, kiedy jesteśmy w Panu schowani, to jesteśmy poza czasem. Dlatego duchowy człowiek jest poza czasem. Nie liczy dni, nie liczy lat, pół roku, tylko po prostu żyje w nowości życia. I tego właśnie Wam z okazji Waszych urodzin, bracia i siostry, ci, którzy nadesłali świadectwa, i ci, którzy słuchają, a nie, nie nadesłali, z okazji Waszych urodzin fizycznych, jak i duchowych, wszystkiego najlepszego. Amen.